Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 2 w nawiasie x minus 2 mniejsze równo 4 w nawiasie x minus 1 plus 1 jest. No musimy po prostu rozwiązać tę nierówność. No to co? Wymnażamy przez nawias. 2 razy x to 2x, 2 razy minus 2 to minus 4 mniejsze równe od 4 razy x to 4x, 4 razy minus 1 to minus 4 plus 1. Czyli 2x minus 4 mniejsze równe od 4x i tutaj mamy minus 3. X na prawo, liczby na lewo, czyli minus 4 plus 3 mniejsze równo 4x minus 2x. Czyli mamy minus 1 mniejsze równe od 2x. Dzielimy sobie przez 2, minus 1 druga mniejsze równe od x, czyli x jest większe równe od minus 1 drugiej. Zaznaczmy to na osi. Tutaj będzie 0, tu będzie minus 1 druga, większe równe to w prawą stronę. Większe równe to w prawą stronę. I teraz zobaczmy, jaka jest najmniejsza liczba całkowita leżąca w tym obszarze. Tutaj jest minus 1, zobaczmy. Tu jest 0, tu jest 1. Najmniejsza z nich, czyli ta leżąca najbardziej na lewo, to będzie właśnie 0. Odpowiedź C.